Małopolska korzysta ze środków unijnych na różne sposoby. Inwestycje poprawiające jakość komunikacji są kluczowe dla mieszkańców naszego regionu. Zbliżając ludzi do siebie, wpływamy na każdy aspekt codziennego życia. Biznes, edukacja, rekreacja i kultura. Wszystko staje się łatwiejsze i bardziej dostępne dzięki sprawnej komunikacji. Kolej jest naszym priorytetem. Budujemy szybką kolej aglomeracyjną, SKA, czyli wygodną, komfortową, punktualnie jeżdżącą, ze znakomitym taborem kolej, która obsługuje wszystkie ważniejsze ośrodki naszego województwa i łączy je ze stolicą tego województwa, czyli z Krakowem. Oprócz pociągów, fundusze unijne pozwoliły na zakup ekologicznego taboru autobusowego dla krakowskiego MPK. Ekologiczne pojazdy w tak zanieczyszczonym mieście to konieczność. Most nad Dunajcem w Krościenku łączy uzdrowisko Szczawnica z resztą kraju. Ta inwestycja jest kluczowa dla popularnej turystycznej miejscowości. Stanowi ciekawy obiekt architektoniczny i doskonale wpisuje się w krajobraz. Most na trasie Nowy Targ – Nowy Sącz to kolejna inwestycja, która poprawia jakość komunikacji w południowej Małopolsce. Położony nad malowniczym jeziorem Czorsztyńskim most zdecydowanie rozładowuje ruch w tej części województwa. Kraków stoi w korkach, potrzebuje domknięcia obwodnicy, czyli obwodnicy północnej, ale ten problem nie dotyczy tylko Krakowa, ale w zasadzie wszystkich miast, a nawet miasteczek w naszym regionie. Ponieważ ze względu na ilość samochodów, jakimi nasi mieszkańcy się poruszają, na przejazd przez rynek małego miasta zajmuje czasami godzinę, czasami więcej, więc rzeczą naturalną jest budowa obwodnic. Tych obwodnic wybudowaliśmy w przeciągu ostatnich kilku lat 14. Do roku 2020 chcemy wybudować 15, a więc prawie każde małe miasto, również i te średnie, te obwodnice będą miały. Środki są na to zabezpieczone, a program już ruszył. Chodzi o to, żeby ruch jak najbardziej upłynąć.